styczniu 2013 roku minęła 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najtragiczniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Powstania zbrojnego polskich ochotników przeciw doborowej armii mocarstwa rosyjskiego. 6 listopada tego roku mija też 150. rocznica bohaterskiej śmierci legendarnego dowódcy powstańczego, pułkownika Dionizego Czachowskiego. Czachowski zgłosił się wraz z dwoma synami, Karolem i Adolfem, w punkcie zbornym pod Świętym Krzyżem. Tam przydzielony został do oddziału Mariana Langiewicza i mianowany szefem sztabu. Następnie w stopniu majora dowodził batalionem, który odznaczał się karnością i męstwem. Swoją służbę dla powstania rozpoczął od potyczek w rejonie Baranowskiej Góry, Rejowa, Suchedniowa i Staszowa. Przy boku Langiewicza przebył szlak ponad 450 km, zawsze w pierwszej linii ognia. Z relacji uczestników bitwy o klasztor na Świętym Krzyżu. Na pomoc załodze klasztoru został wysłany Czachowski z częścią swojego batalionu. Zajęliśmy mury klasztorne i tam przyjęliśmy Moskali atakujących. Czachowski okazał się dzielnym wodzem, na swoim gniadoszu był ciągle czynny i rozkazujący, gdzie i jak uderzać. Polacy mieli tylko 2 rannych, natomiast Rosjanie 60 zabitych. Bitwa pod Małogoszczą była jedną z najkrwawszych w powstaniu styczniowym. 2,5 tysiąca słabo uzbrojonych powstańców pod dowództwem generała Mariana Langiewicza stawiło czoła prawie takiej samej liczbie regularnego wojska rosyjskiego. Obydwie strony doznały dużych strat w ludziach i sprzęcie. Odwrót Polaków skutecznie osłaniał batalion powstańczy
Dionizego Czachowskiego. Czachowski wykazał się męstwem w bitwach pod Pieskową Skałą i Chrobrzem. Pod Grochowiskami przebił się przez kolumny rosyjskie i mimo straty kilkudziesięciu ludzi dostał się do lasu, opuszczając rozsypujące się oddziały Langiewicza. Dyktator powstania Marian Langiewicz z resztkami powstańców udał się do Galicji, gdzie został aresztowany przez Austriaków. Po bitwie pod Grochowiskami Czachowski, niedostrzeżony przez wroga, udał się w Lasy Jurzeckie, gdzie mógł dać odpocząć zmordowanym swym żołnierzom, zorganizować oddział, broń naprawić i okryć prawie nagich swych podkomendnych. Sam Czachowski, obdarty, opalony, usmolony, a żołnierze istne duchy dantejskiego piekła, brudni, w łachmanach, boso, pokaleczeni, z przyschniętą krwią na twarzy. Czachowski działał odtąd samodzielnie, prowadząc walkę partyzancką głównie na terenie województwa sandomierskiego. Tak opisywano postać Czachowskiego. Silny, słuszny mężczyzna, mogący mieć około 50 lat. Wzrostu dość wysokiego, barczysty i bardzo przystojny. Wzrok białognisty i bystry. W ruchach i przemówieniu szorstki i gwałtowny. Organ głosowy silny i donośny. Nosił brodę krótko przystrzyżoną, już szeronowatą. Czy Polacy, czy Sarmaci, będziem imię nosić, byle w gronie własnych braci miłą wolność głosić. Kwietnia połączone oddziały Czachowskiego, Gryńskiego i Kononowicza, liczące około 1400 ludzi, wyruszyły z Wólki Modrzejowej przez Masztową Wolę, Iłżę, Krzyżanowice i Skaryszew, wzbudzając popłoch okolicznych załóg rosyjskich. Skierowały się na Radom i przeszły tam demonstracyjnie w odległości pół kilometra od koszar rosyjskich. Czachowski zaprawiał swój oddział do długotrwałych i uciążliwych marszów i do karności. Karność oddziału Czachowskiego, jego generalne marsze i kontrmarsze wśród zewsząd otaczających go kolumn nieprzyjacielskich, o ile wyrobiły żołnierza, o tyle wyczerpywały z sił ludzi, że powszechnie modlono się o bitwy dla znalezienia w nich śmierci jako mniej groźnej od nadludzkich wysiłków. Thank you.
15 kwietnia połączone oddziały Czachowskiego, Grylnickiego i Łopackiego dotarły do Grabowca w sile około 1300 ludzi, zaś Kononowicz z 550 powstańcami został chwilowo w pobliżu Czerwonej. Rankiem 16 kwietnia odbyła się narada wojenna na plebanii w Grabowcu z udziałem komisarza nadzwyczajnego rządu narodowego Stanisława Jarmunda. Czachowski poinformował na nim zebranych dowódców o mianowaniu go naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego i podporządkowaniu mu wszystkich oddziałów operujących na tym obszarze. O godzinie 11 powstańcy zostali powiadomieni o nadciągających z dwóch przeciwnych stron Rosjanach. W obawie o zemstę Rosjan na mieszkańcach Grabowca po krótkim starciu Czachowski nie przyjął bitwy, wycofując się w głąb lasów Jużeckich. Mimo to Rosjanie po zajęciu miasteczka zamordowali lub ranili kilku jego mieszkańców. Po dotarciu do lasów Jużeckich Czachowski zarządził krótki wypoczynek. Wówczas polecił napisanie listu do generała Uszakowa. Szanowny kolego, gdy wojsko polskie opuściło Grabowiec, zajęło go wojsko moskiewskie i dopuściło się tam morderstw. Zabiwszy kilku bezbronnych mieszkańców i poraniwszy zgrzybiałego proboszcza. Otóż według Pisma Świętego, ząb za ząb, oko za oko, od tej chwili oznajmiam ci pod słowem honoru, że każdego żołnierza moskiewskiego, który dostanie się w niewolę, bez pardonu wieszać będę. Podpisano. Pułkownik Czachowski, szef sztabu Eminowicz. Realizacja tej zapowiedzi nastąpiła wkrótce po bitwie pod Stefankowem. Kwietnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Stefankowem. Antoni Drążkiewicz, uczestnik tej bitwy, wspomina. Już na początku ataku zginął kapitan Grzymot Dobrogojski, śmiertelnie raniony, zdążywszy przed zgonem przekazać dowodzenie Manowskiemu. Następnie umoczył we własnej krwi fotografię swej narzeczonej, prosząc kolegów, aby jej oddali jako pamiątkę. Śmierć lubianego oficera pobudziła determinację powstańców. Strzelcy i kosynierzy rzucili się na Rosjan, którzy zaczęli uciekać. Również strzelcy z kompanii Tabaczyńskiego, na czele których stanął Czachowski z Łopackim, wzięli udział w pościgu za uciekającymi. Bitwa przemieniła się w rzeź. Oprócz oficerów i podoficerów zabijano wszystkich, którzy znaleźli się w zasięgu kosy czy kolby karabin. Z raportu Czachowskiego. Dnia 22 tego miesiąca spotkałem się z dwoma rotami. Rozbiłem. Przeszło 60 ludzi ubito. 50 sztucerów zdobyłem. Mundurów przeszło 200, które kazałem spalić. Nasi nie chcieli brać moskiewskich mundurów, chociaż goli. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w liście Czachowskiego do Uszakowa, zwołany przez niego sąd wojenny skazał wszystkich 12 jeńców ujętych w czasie bitwy na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano. Czachowski, widząc wśród powstańców niezadowolenie z egzekucji, nie skazywał po następnych bitwach wziętych do niewoli jeńców. Od tej pory oddział Czachowskiego był usilnie poszukiwany, a unicestwienie go stało się naczelnym zadaniem wojsk rosyjskich w gubernii radomskiej. Czachowski był okrutny dla wrogów, szpiegów, zdrajców i tchórzy, ale cieszył się wielkim uznaniem wśród powstańców i mieszkańców, szczególnie tych terenów, na których działał. Jako dowódca nie dbał o swoje wygody, dzieląc trudy ze swoimi żołnierzami. 3 i 4 maja oddział powstańczy Czachowskiego był entuzjastycznie i gościnnie przyjmowany w miasteczkach Tarłowie i Ożarowie.
4 i 5 maja powstańcy pod komendą Dionizego Czachowskiego pobili Rosjan dowodzonych przez majora Krewcowa pod Borją i Jeziorkami koło Opatowa. Dowódca oddziału rosyjskiego poległ wraz ze swoimi 90 żołnierzami. 6 maja pod Rzeczniowem zjednoczone oddziały w liczbie około 1400 wygłodniałych i zmęczonych powstańców zostały zaskoczone w marszu uderzeniem z boku przez znaczną siłę Rosjan. Pomimo wysiłków dowódcy, Czachowski krzyczał, rąbał i zastrzelił paru niegodziwych uciekinierów. Jego oddziały uległy rozsypce. Rzeczniowska porażka, topniejące siły z powodu ucieczek, a także trudności w działaniach partyzanckich z tak znacznym oddziałem spowodowały decyzję Czachowskiego o częściowym jego rozpuszczeniu. W drugiej dekadzie maja Czachowski dysponował siłą nie większą niż 400 do 500 ludzi. W jego oddziale przeważali żołnierze doświadczeni, uzbrojeni w broń armii regularnej. Tropiony nieustannie przez znaczne siły Rosjan, stoczył Czachowski potem wiele potyczek i bitew, spośród których do najcięższych należy zaliczyć starcia pod Radzanowem, Rusinowem i Bobrzą. Zadając wrogowi znaczne straty, wymykał się z jego obław i zasadzek. Jeden z Czachowczyków pisał po latach: byliśmy zmęczeni, spragnieni i głodni. Szliśmy jak cienie po szpilkach, kolcach, gałęziach i cierniach, znacząc drogę krwią ze stóp broczącą. 11 czerwca osaczony oddział powstańczy naczelnika wojennego województwa sandomierskiego, pułkownika Dionizego Czachowskiego, po wydostaniu się z obławy w lasach pod Wąchockiem został rozpuszczony. Czachowski opuścił swych żołnierzy w Puszczy Świętokrzyskiej z zamiarem odtworzenia oddziału w nieodległej przyszłości. Miesięcznej przerwie, w pobycie w Galicji, kłopotach organizacyjnych i nieporozumieniach z przełożonymi, 20 października Czachowski przekroczył Wisłę, kierując się na Lipsko, na czele 650-osobowego nowego oddziału. Tego dnia pod Rybnicą zadał duże straty oddziałowi rosyjskiemu majora Czutiego, ale w następnej bitwie pod Jurkowicami Czachowski na czele kilkudziesięciu kawalerzystów został odcięty od reszty oddziału i stracił z nim kontakt. 23 października w Kunowie Czachowski dosiadł przy konia, smutnym głosem, jakby przeczuwając najbliższe wydarzenia, pożegnał się ze swym druhem, księdzem Dobrowskim. Błogosław, błogosław naszą garstkę. Takie są wyroki boskie. Wieczorem 5 listopada 1863 roku stanęli powstańcy we wsi Krępa Kościelna koło Lipska. Tutaj rankiem zaskoczyli ich dragoni rosyjscy posiłkowani piechotą na wozach. Po zaciętej obronie, opuszczony przez część oddziału, Czachowski z kilkunastu jeźdźcami usiłował wydobyć się z matni. Pod Jaworem Soleckim
2 kilometry od wierzchowisk, zostali zaatakowani z dwóch stron. W czasie swojej ostatniej walki Czachowski, oparty o polną gruszę, bronił się, strzelając z rewolweru i odpierając szablą ciosy atakujących go dragonów. Strzał wachmistrza, który trafił Czachowskiego w bok, zakończył jego walkę. Po śmierci ciało nieustraszonego dowódcy żołnierze rosyjscy obwozili po okolicznych wioskach, wołając: oto wasz Czachowski, oto wasz król Polski. Rosjanie wywieźli jego zwłoki do Radomia, tam wydali je rodzinie. Z polecenia władz rosyjskich pułkownik Dionizy Czachowski został pochowany na cmentarzu w Bukowie. W pogrzebie mogły brać udział tylko 3 najbliższe osoby. Dopiero w 1938 roku prochy bohaterskiego dowódcy przewieziono uroczyście do Radomia i pochowano w mauzoleum pod kościołem ojców Bernardynów. W 100. rocznicę powstania styczniowego odrestaurowano mauzoleum i umieszczono je przy ulicy Malczewskiego. 5 sierpnia 1864 roku stracono na stokach Cytadeli Warszawskiej Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego. Świadkiem egzekucji był 30-tysięczny tłum, który klęcząc śpiewał pieśni religijne. Mimo heroicznego wysiłku tysięcy ludzi powstanie upadło. Pozostały groby ukryte w puszczach, skrzętnie przechowywane pamiątki, bolesne wspomnienia i pamięć o bohaterskich dowódcach i ich powstańcach. Ofiara ich krwi była zaczynem do następnych zrywów narodowo-wyzwoleńczych, wzorem dla legionistów Piłsudskiego i partyzantów ostatniej wojny. Spośród wielu znakomitych dowódców powstańczych postać pułkownika Dionizego Czachowskiego żyje w pamięci rodaków swoją wielką, odrębną legendą.